Bezpieczeństwo w internecie. So Grace, pytam o coś, by chronić nas wszystkich, ale także dlatego, że fascynują mnie dziwne oszustwa. Jakie rodzaje przekrętów widujesz? Jak wyszukane się stały? Niestety atakujący są coraz bardziej pomysłowi. Dobra wiadomość jest taka, że większość głównych, na przykład platform mailowych, automatycznie blokuje spam i oszukańcze maile, nawet ich nie widzicie. Na przykład podczas pandemii Google blokowało 18 milionów fałszywych covidowych maili dziennie. Te wiadomości nie dotarły do skrzynek odbiorczych. Co to jest fałszywy mail covidowy? Niestety, i trzeba na to uważać, oszuści podszywają się pod źródła, którym moglibyśmy ufać. Na przykład pod szpital czy inną placówkę zdrowotną przekazującą informacje o COVID-zie, próbującą w porę ostrzec ludzi. Naprawdę radzimy, żeby wchodzić bezpośrednio na strony zaufanych organizacji, a nie klikać w link, który wygląda podejrzanie i odsyła do niespodziewanych treści. Trzeba też uważać, jeśli ktoś mailem, przez telefon albo SMS-em nakłania was do podania osobistych informacji, na przykład o waszym koncie bankowym, o paszporcie itd. Obserwujemy, że oszuści często piszą pomóż teraz, prześlij pieniądze na to konto. Często obserwujemy też fałszywe oferty specjalne. Gdy oferta wygląda aż za dobrze, to raczej nie jest uczciwa. Jeśli proponują ci za darmo rzeczy o dużej wartości, ale proszą, żebyś natychmiast przekazał dane swojej karty kredytowej, to masz powód do niepokoju. Oj, niebezpieczny ten świat. Cieszę się, że są ludzie tacy jak ty, którzy nam pomagają. Jak wytrwał niekończący się wyścig zbrojeń. Musimy być czujni. Stanowczo. Przede wszystkim radzimy, bądźcie proaktywni. Zastanówcie się, zanim klikniecie w coś podejrzanego i sprawdźcie, co to jest. Jeśli dostajecie wiadomość, która wygląda, jakby była od znajomego, albo dotyczy znajomej sprawy, znajdźcie sposób, by to potwierdzić. Sprawdzajcie link, zanim klikniecie i 3 razy pomyślcie, zanim wpiszecie hasło. To moje rady. No i weryfikacja dwuetapowa. Absolutnie. Dziękuję bardzo, Grace. To było pomocne. Dziękuję, Sal.